Katarzyna Lewandowska, dobry wieczór Państwu. Zapraszam na prognozę pogody. Dzisiaj miejscami jeszcze trochę popada, ale jutro za sprawą wyżu z nad północnych Włoch i Bałkanów cały dzień będzie pogodny, słoneczny i nigdzie nie spodziewamy się opadów. Na niebie w zmiennych ilościach występować będą niegroźne chmury pierzaste, a z zachodu napływać będzie do nas ciepłe powietrze. I jak na luty będzie bardzo ciepło. Termometry pokażą od 3 stopni w pasie wschodnim do 8-9 na zachodzie kraju. A teraz szczegóły dla Dolnego Śląska. Spójrzmy. W pierwszej części nocy w całym regionie pokropi deszcz, a w górach i na przedgórzu słaby śnieg. Później opady pozanikają i pojawią się przejaśnienia, a termometry wskażą od minus 1 stopnia w Kłodzku i Jeleniej Górze do plus 2 w Legnicy i we Wrocławiu. Jutro już od rana aura będzie nam sprzyjać, zachmurzenie będzie niewielkie i wszędzie pokaże się słońce. Po południu za sprawą wyżu nadal będzie pogodnie, dość słonecznie i bez opadów. Na niebie pojawią się tylko nieliczne chmury pierzaste i będzie całkiem ciepło. Od 4 stopni w Kłodzku do 9 w Legnicy. I dopiero wieczorem zacznie wzmagać się wiatr, który obniżał będzie temperaturę odczuwalną. Ciśnienie wyniesie 1014 hektopaskali i będzie spadać. Wiatr południowo-zachodni słaby miarkowany po południu okresami porywisty. Biometr obojętny i dobre warunki drogowe. Uważajmy jedynie na terenach górskich, bo tam może być ślisko. Przed nami pogodny i całkiem ciepły weekend sprzyjający spacerom, do których serdecznie Państwa namawiam. A tymczasem życzę miłego walentynkowego wieczoru. Do zobaczenia.